Na pewno wygląda to lepiej, bo tutaj z tymi klockami był duży problem, ponieważ one mają te rogi takie nieco skośne i dziwnie to wyglądało. Były takie nierówne szpary między kafelkami. To nie jest oczywiście efekt finalny, bo będziemy przy tym trochę dłubać. Chcę tylko wam wyjaśnić, dlaczego to tyle czasu zajęło i dlaczego nie jest tak łatwo wyeliminować te wszystkie szczelinki, bo jak widzieliście, początkowo wsadziłem tam większego klocka, a raczej po prostu o jedną płytkę więcej i to o wiele lepiej łatało tą dziurę, ale z drugiej strony powodowało taki problem, że cała ta część ulicy była nieco cofnięta i wtedy tutaj ta szczelina była większa, więc no jak zwykle trzeba wybrać między jedną szczeliną a drugą. No ale tu jest więcej problemów, bo tak naprawdę problemem są też te mniejsze płytki, które trochę psują cały efekt chodnika. No ale z drugiej strony musiałem to tak zbudować, żeby zachować kolorystykę tych płyt chodnikowych. Jak wiecie, mam wszędzie taki wzór, że po środku co jednego tajla jest inny kolor. Fajnie to wygląda moim zdaniem, ale tutaj w miejscu, gdzie no te liczby się trochę już nie zgadzają, to robi się problem. Oczywiście to można troszkę ulepszyć i zaraz to zrobimy, ale też muszę mieć w głowie, że fajnie by było, jakby coś tutaj stało na środku. Zastanawiam się, czy nie przesunąć jednego z tych drzewek bardziej właśnie tutaj, w punkt centralny, ewentualnie dać tutaj jakąś ławkę, żeby to jakkolwiek wyróżnić, żeby to nie było takie puste miejsce. No dobra, myślę, że tak to zostawię, dajcie znać, czy to ma sens, nie chcę tutaj przekombinować, ładować za dużo rzeczy, podoba mi się tak jak jest, te drzewka, trochę przestrzeni, oczywiście poprawimy zaraz sobie ten przystanek, no bo on tutaj też jest jednym z głównych mankamentów, no i co, lampy są mniej więcej w równej odległości od siebie, przesunąłem tą lampę tam, gdzie właściwie ona była od początku. Szczelinki są minimalne, na pewno jest lepiej niż było. Kolejna rzecz, o której mówiłem, że na pewno musi tu być, to przejście dla pieszych w tym miejscu. Do roboty. Zapomniałem, ile jest roboty z tymi pasami i wiem, że mogłem to zrobić dużo prościej, dużo szybciej, wystarczyło, że po prostu bym to zrobił od razu, z głową zaplanował wszystko i tak dalej, ale wiecie jak jest u mnie, wiecie jak ja buduję, muszę mieć najpierw coś zbudowane, zobaczyć jak to wygląda w kontekście otoczenia i tak dalej, potem sobie dopiero poprawiam. Gdybym za dobrze planował, to też byście mieli mniej odcinków. Tak to wygląda razem ze szpitalem. Nie jest oczywiście idealnie, no trzeba się z pewnymi rzeczami pogodzić, jeżeli się wybrało takie drogi, tutaj takie szczelinki. Wydaje mi się, że i tak jako tako to ogarnąłem. Wiem, że tutaj to szare jest takie troszkę nierówne, ale mi się to podoba w sumie, bo wyszło mniej więcej, że jest równy odstęp z tej strony i z tej strony. No mniej więcej i jakoś tak dodaje to troszkę różnorodności. Tutaj pewnie przyjdą jeszcze jakieś lampy, jakieś gadżety i tak dalej, więc to też pozwoli to wszystko lepiej wtopić w miasto. No i lecimy z przystankiem. Tu nie będzie żadnej rewolucji, to będzie szybka akcja, po prostu trzeba ten dach zmienić, zrobić go mniejszym. Szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś sprecyzowanego pomysłu, ale mam klocki, o których myślałem pierwotnie, żeby wykorzystać właśnie do tego, więc no, zobaczmy po prostu, co z tego wyjdzie.
No dobra, wyszło mi coś takiego, rozwiązałem dwa problemy, jakie tu były. Po pierwsze, ten dach był za duży. Teraz jest dużo niższy, tak tylko niski, jak się dało. Niżej już raczej bym tutaj tego nie wymyślił. Jest bardzo prosty, jak to właśnie w przystankach, nie jakiś taki dziwny wytwór, jak to moje poprzednie. I te lampy też tutaj nie pasowały, więc zamiast lamp dałem po prostu dwa takie klocki z nadrukiem, oba zresztą z zestawu z przystankiem. No nie ma żadnych wątpliwości teraz, że to jest przystanek, a nie wiadomo jaka buda. Na pewno jest lepiej, nie? Tak to wygląda na miejscu. Dalej jestem trochę duży, dalej trochę zasłania tutaj niektóre rzeczy z placu zgromadzeń, ale tak z punktu widzenia wzroku człowieka. Pamiętajcie, że jak ja wam czasami nagrywam miasto, to pokazuję wam to tak, ale tak naprawdę oczy mam dużo wyżej i tak to wygląda z perspektywy pierwszej osoby, a ja i tak jestem dość niski, raczej dużo ludzi by widziało wręcz coś takiego. Wtedy nie ma takiego problemu z tym zasłanianiem niektórych rzeczy, bo wszystko jest widoczne pod trochę innym kątem. I na koniec jeszcze minifigurka konkursowa. To jest Wojciech stworzony przez klocki fana. Dałem mu coś w łapę, żeby miał jakąkolwiek interakcję i myślę, że zainstalujemy go na przystanku. Jeżeli też chcecie mieć własnego minifiga, wbijajcie na Discorda, tam regularnie są konkursy, w których można coś takiego wygrać. I to tyle na dzisiaj. Piszcie, jak mi się podobało takie poprawianko i piszcie przede wszystkim, co jeszcze powinienem w mieście poprawić, bo powoli kończą mi się pomysły na poprawianko, a nie chciałbym rezygnować z tej serii. Bardzo ją lubię, bo można szybko, stosunkowo nagrać rzeczy, które naprawdę sporo zmieniają. Tyle ode mnie. Dzięki. Na razie. Cześć.